Z nami Mateusz Wawryka. Dzisiaj w roli zawodnika Sokoła Maszkienice. Mati, jak ocenisz mecz? Ogólnie uważam, że jeden z ciekawszych meczów, jakie były w tej lidze, no na pewno dla nas to był najcięższy mecz. To trzeba sobie sprawę jasno powiedzieć. Uważam, że drużyna, można powiedzieć, gdzieś w sercu noszę ten klub. Ta drużyna naprawdę duży postęp zrobiła, bardzo ciężko się z nimi grało. Uważam, że to zespół, który spokojnie może walczyć o awans. My jako drużyna nie przypalamy się. My mamy głównie doświadczonych zawodników. Cieszymy się grą, wychodzimy na boisko, żeby się cieszyć. Dzisiejszy mecz pokazał, że no niestety gdzieś tam zdrowie nie mamy, jak tu chłopaki, którzy dopiero zaczynają gdzieś swoją przygodę. Ale cieszy, że taki później mecz się otwarł. No, gdzieś ta pierwsza połowa troszeczkę, żeśmy po straconej bramce oddaliśmy troszeczkę pole. Taka trochę bramka, można powiedzieć, Stadiony Świata, ale bramka na 1-1 trochę nas podcięła. Dostaliśmy dwie do szatni i mecz się tak ułożył tutaj pod Okocimski. Ale mówię, ta druga połowa pokazała, że gdzieś, mówię, te siły drzemią. Ale trzeba sprawę jasno powiedzieć, że Okocimski zasłużenie wygra. Tak jak wspomniałeś, w sercu gdzieś ten klub jest, ale szukałem w głowie i nie mogę sobie przypomnieć, zagrałeś kiedykolwiek z pozycji tutaj drużyny przeciwnej na tym stadionie? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło grać przeciwko. To jest mój pierwszy i pewnie ostatni mecz. No właśnie, czy ostatni, przeliczaliśmy, ile byś musiał jeszcze wytrzymać, żeby była powtórka z sytuacji ojciec kontra syn, gdzie Szymek miałby wejść. No uważam, że fajna sprawa tutaj dla Tomka. Myślę, że przeżycie duże, że może skonfrontować się ze synem. Myślę, że Szymon naprawdę dzisiaj ciągnął ten wózek. Naprawdę widać było, że miał pomysł. Uważam, że był w tej drużynie jednym z najlepszych zawodników w tym meczu, więc myślę, że te geny gdzieś tam zostały i myślę, że pokazał się z bardzo dobrej strony. Pewnie bym chciał gdzieś z tyłu głowy, na pewno coś takiego gdzieś jest, ale liczę, że gdzieś, mówię, jeśli syn pójdzie w moje ślady i będzie chciał grać, to wolałbym się z nim nie spotkać, a chciałbym, żeby zaszedł wyżej niż zdecydowanie ja, więc liczę na to, że nie spotkamy się, ale wiadomo, z tyłu głowy gdzieś tam jest ta, żeby z synem zagrać w jednej drużynie, a nie przeciwko sobie. Dziękuję Ci, Mateusz, powodzenia życzę. Dzięki wielkie. Dzięki, Piotrusiu.